Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Dobry Państwu, nowy sezon programu Dziękuję, nie słodzę, a moim pierwszym gościem w 2018 roku jest pani Agata Sobkowicz, piłkarka Towarzystwa Sportowego ROW Rybnik, świeżo upieczona mistrzyni Polski w futsalu oraz najlepsza zawodniczka i najlepsza strzelczyni turnieju finałowego Mistrzostw Polski w futsalu. Dzień dobry pani Agato. Dzień dobry, tak zgadza się. Powiedziałem wszystko tak jak ma być, po kolei, tak, wszystko się zgadza. Tak. Bardzo wiele tych tytułów. Jest pani bardzo utytułowaną zawodniczką, zwłaszcza futsalu. Myślę, że sporo kibiców myśli, że futsal to jest po prostu nic innego jak piłka nożna w hali. Mhm. A tymczasem to jest chyba inna dyscyplina sportu, tak, prawda? Jest różnica, ponieważ no na hali gra się, na futsalu gra się mniejszą piłką. Ta piłka jest cięższa, ona się nie odbija tak jak normalna piłka. Gramy 2 razy 20 minut z zatrzymywanym czasem, więc jeżeli tylko piłka wychodzi poza linię boczną, czas jest zatrzymywany. 4 w polu, 5 bramkarz. Troszkę są inne te zasady. Jest mniejsza bramka, bo były też mistrzostwa halowe w piłce nożnej, ale te bramki były większe, tak? W futsalu te bramki są mniejsze, tak jak do ręcznej. Mhm. No i chyba też futsal wymaga nieco innych umiejętności, predyspozycji od zawodników, prawda? Niż na trawie? Tak. No jasne, jasne, że tak. Tam jest całkiem inna gra, na mniejszej przestrzeni, jest bardziej dynamiczna, myślę, że ciekawsza też dla oka, dla widza, dla kibica, który przychodzi. Więc no jasne, jak najbardziej jest to coś innego niż trawa. Zastanawiam się, kto jest piłkarskim idolem piłkarki kobiety? Czy pani idolem jest jakaś wybitna zawodniczka świata żeńskiego piłki nożnej, czy jednak któryś z facetów kopiących piłkę? Właśnie akurat tak się składa, że ja gdzieś tam swojego takiego idola nie mam, co po niektóre piłkarki, bo tak z tego, co gdzieś tam się orientuję, to większość tutaj Leo Messi albo Cristiano Ronaldo, tak? Ja tutaj gdzieś tam swojego idola nie mam. Gdzieś tam kiedyś miałam Ronaldinho, to jeszcze dopóki grał, to podziwiałam, ale stricte taki idol, za którym bym dążyła, to nie było. Proszę powiedzieć, czy wy kobiety na boisku klniecie tak samo jak faceci, używacie wulgaryzmów? Bo szczerze powiedziawszy, na męskich piłkarskich boiskach to jest plaga. A jak to jest w waszym przypadku? Nie, nie, nie. U nas na pewno jest tego o wiele mniej. Nie powiem, że w ogóle tego nie ma, no bo jasne, to jest gdzieś tam normalne. Zdarza się pani, tak? Zdarza się, niestety się zdarza, ale to jest gdzieś tam bardziej pod nosem, nigdy wulgarnie albo do nikogo nie przeklnę. I myślę, że tego jest o wiele mniej niż u mężczyzn. Zresztą no, wystarczy pojechać na mecz kobiet, a pojechać na mecz mężczyzn, to widać od razu tą różnicę. Czyli można swobodnie zabrać dziecko jasne, na mecz jak piłki kobiecej, jak najbardziej. Nie narażając się na wulgaryzmy. Czy wy kobiety symulujecie na boisku tak samo jak faceci, jak typowy nie, nie, włoski napastnik? Nie, 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 nie. Już też mówiłam w ostatnim gdzieś tam wywiadzie o tym, że my, że tak powiem, mamy te jaja, nie? Że tutaj nie ma takiego czegoś... Wy kobiety macie tak, jaja. Dokładnie, na boisku. Nie ma takiego czegoś, że ktoś nas popchnie i my leżymy, jak to można oglądać co po niektórych meczach, nawet Lidze Mistrzów, tak? U nas tego nie ma. Dziewczyny są bardziej zadziorne, waleczne, ambitne. Jeżeli, no chociaż nie mówię, bo czasami może się zdarzyć też, że jakaś zawodniczka gdzieś tam symuluje, ale na pewno to nie jest tak, jak tutaj oglądamy w telewizji. Skoro poruszyliśmy temat futsalu, to już teraz mam dla pani pytanie od znajomego, a być może od przyjaciela. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że to dla mnie ogromna nobilitacja występować tu w roli przyjaciela. Podobno w pracy przyjaciół się nie szuka, my jesteśmy wyjątkami. Nie zadam Ci pytania, ile strzeliłaś bramek dla Rybnika, nie zadam Ci pytania, ile razy byłaś królową Szczerczyn, bo to zawsze możesz do mnie zapukać i ja Ci na to pytanie odpowiem. Zadam Ci pytanie związane z kadrą. Czy wierzysz w to, że polskie futsalistki mogą jesienią tego roku wystąpić w czwórce najlepszych zespołów Europy? Pozdrawiam.
No więc jak z tymi szansami reprezentacji Polski? Zobaczymy, jak teraz będą wyglądały zgrupowania, tak? Wracamy po jakiejś tam, że tak powiem, przerwie, tutaj sporo dziewczyn już zaczyna trawę. Już trenowały na trawie i to, no nie ukrywajmy, u nas nie ma profesjonalnego tego futsalu, nie trenujemy profesjonalnie. Nie ma klubów, które stricte trenują tylko i wyłącznie futsal, a nie ma zawodniczek, które nie grają na trawie. Więc myślę, że tutaj no, będziemy na pewno walczyły. Jeżeli oczywiście dostanę powołanie, na pewno będę robiła wszystko, żebyśmy się dostały do tej najlepszej czwórki. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy reprezentacja Polski zagra na tych mistrzostwach, czy nie. Mam nadzieję, że tak będzie, ale to tak naprawdę pokażą przyszłe zgrupowania, przyszłe mecze, które będziemy grały, towarzyskie i turnieje. Czy zgodzi się Pani z opinią, że kobiety są dyskryminowane w świecie sportu? Że kobiecy sport generalnie jest dyskryminowany. Ale stricte piłka nożna, czy ogólnie każdy sport? Ja myślę, że we wszystkich sportach widać to, że... Kobiety są troszkę niżej. No myślę, że tak. Dlaczego myślę, że tak jest? Tam... Skąd się to bierze? Nie wiem, może przez to, że gdzieś tam jest dużo takich, jakby to powiedzieć... Kobieta jest postrzegana tylko jako taka gospodyni, tak? Która ma być w domu, opiekować się dziećmi, gotować. I myślę, że może gdzieś tam właśnie przez to tak nas postrzegają. Że mężczyzna to jednak jest ten silniejszy, który może uprawiać sport, piłkę nożną między innymi, bo też wiadomo, że kobiety są trochę niżej w tej kwestii traktowane. I może właśnie z tego, że kobieta to bardziej jest delikatniejsza, tak? Zazdrości Pani czasem facetom na przykład nieporównywalnie większych pieniędzy, choćby za grę w piłkę nożną? Nie wiem, może gdzieś tam czasami takie myśli się przewijały, ale... Ale no wiadomo, kobiety tutaj nie mają co konkurować z mężczyznami. Nie mamy szans na to, żeby zarabiać tyle co one. Może gdzieś tam jakaś tam zazdrość jest, ale no my to robimy z sercem, tak? Bardziej nie dla pieniędzy, my to robimy, bo to kochamy. A czy wyobraża sobie Pani bycie podopieczną trenera kobiety? Bo to dotąd, z tego co wiem, we wszystkich drużynach Pani opiekunami, trenerami byli faceci. Mhm. No faktycznie, nie miałam jeszcze przyjemności pracować z kobietą, z trenerką. Jakby to chociaż było? Chociaż nie, bo w kadrze w reprezentacji U17 naszą drugą trenerką była właśnie trenerka ze Szczecina, więc była poniekąd, tak? I bardzo, bardzo dobrze się odnajdywała w tej roli, odnajduje dalej. Parę lat temu zdecydowała się Pani zmienić otoczenie. Jako zawodniczka rolnika Głogówek wypożyczona do klubu z Wałbrzycha postanowiła Pani przejść do Rybnika. Z tego, co powiadał mi prezes rybnickiego klubu Tomasz Kieczka, Pani sama od siebie wyszła z tą inicjatywą, zabiegała o to. Proszę mi powiedzieć, skąd taka decyzja, skąd takie dążenie, skoro klub z Rybnika był wówczas dużo niżej sytuowany niż Pani poprzednie zespoły? Każdy zadaje mi to pytanie, tak? Jakby to powiedzieć, ja się nie czułam dobrze w Wałbrzychu. Nie mówiąc, że tam jest zły klub, że źle się opiekują kobietami, na pewno nie. Jeżeli chodzi o tej sfery właśnie dbania o zawodniczki, to jak najbardziej wszystko okej. Ja po prostu sama się tam nie czułam dobrze. A dla mnie podstawą jest to, żeby się czuć w tym otoczeniu, gdzie jestem, w mieście, w którym jestem, żebym się czuła dobrze. I chciałam wrócić gdzieś tu w rejon, gdzie się będę lepiej czuła, gdzie będzie mi lepiej i zaryzykowałam. Ale o co dokładnie chodzi? Co ma Pani na myśli, mówiąc o tym, że nie, tam same się miasto czuła, Wałbrzych. Pierwszy raz wjeżdżając do tego miasta, a nie było to, kiedy się przeprowadzałam, żeby tam grać, tylko pierwszy raz jechałam na zgrupowanie właśnie kadry futsalu do Wałbrzycha. Już to miasto nie wywoływało we mnie takich fajnych emocji, takiego czuć, że będę się tutaj dobrze czuć. Ja się tam czułam źle, czułam się tak, jakbym była na końcu świata. A co w Rybniku jest takiego fajnego? Tak naprawdę zaryzykowałam, bo nie wiedziałam, nigdy dotąd nie byłam w Rybniku. Czy do momentu, kiedy tutaj się przeprowadziłam i zaryzykowałam. Postanowiłam, że zaryzykuję, chcę pomóc grać w tej trzeciej lidze, skupić się trochę też na swoim życiu prywatnym i nie żałuję. Jest naprawdę tutaj bardzo fajne miasto, fajni ludzie, czuję się tutaj bardzo dobrze, mogę powiedzieć prawie jak w domu. Pochodzi Pani z Opolszczyzny, prawda? Mhm. A czy mentalność ludzi z Pani rodzinnego miasta czymś się różni od mentalności rybniczan, tych ludzi, z którymi Pani ma tutaj do czynienia? No tak, ja dokładnie pochodzę z Prudnika, bo tutaj dużo też ludzi myliło, że z Pruszkowa, nie, pochodzę z Prudnika. I czy się mentalność różni? No myślę, że tutaj ludzie są milsi, są bardziej otwarci.
nie wiem, może się mylę, ale z ludźmi, z którymi teraz pracuję gdzieś tam na co dzień, uważam, że są bardzo otwarci, że są mili, pracuje się z nimi bardzo dobrze. Może gdzieś tam takie różnice w Prudniku. Nie było źle, ale ja tam też długo nie byłam. Ja zaraz do liceum już się przeprowadzałam w Pruszkowie, byłam w liceum, więc też tam w swoim rodzinnym mieście nie przebywałam za długo. Podobno jest pani perfekcjonistką. A kto tak powiedział? Osoby, które panią dobrze znają. Poukładana. Prowadzi bardzo higieniczny, sportowy tryb życia. Sumienna, pracowita, punktualna. O, punktualna jestem, tak. No, bardzo mi miło, jeżeli ktoś tak o mnie sądzi i tak mówił. I czy jestem? No, może gdzieś tam poniekąd tak. No, lubię mieć wszystko poukładane. Chciałabym, żeby przede wszystkim też na boisku i w życiu prywatnym wychodziło tak, jakbym tego chciała. Tak? Czyli sobie zaplanowałam, chciałabym, żeby tak było. I może gdzieś tam poniekąd, ale czy tak do końca perfekcjonistka, to... Ale słyszałem, że ma pani jedną słabość. Jaką? Słodycze. O, i kto tak powiedział? Osoby, które bardzo dobrze panią znają, powtórzę się. No, uwielbiam lody przede wszystkim. Jakieś ulubione? Nie, po prostu lody. Lody, jasne. Czy często spotyka się pani z pytaniem najbliższych, dlaczego jeszcze nie wyszłaś za mąż? Dlaczego jeszcze nie masz dzieci? Nie. Dlaczego się jeszcze, no, w pewnym sensie nie ustatkowałaś? Nie. Jeszcze nikt mnie o to nie pytał. Nie ma ciśnienia? Nie, tak, każdy wie, że ja tutaj jestem gdzieś tam zalatana, zabiegana, mecze, wyjazdy. No nie oszukujmy się, teraz akurat trenujemy 3 razy w tygodniu plus weekend mecz, ale jeżeli przyjdzie nam awansować do pierwszej ligi, myślę, że to też ta intensywność się jeszcze zwiększy. No ale jeżeli się ma mecz w weekend, to gdzieś tam brakuje tego czasu. Chce się mieć też czas troszkę dla siebie, prawda? No, perfekcjonistka w każdym calu. Na zakończenie chciałem jeszcze wrócić do pani miasta, już można powiedzieć, Rybnika, do tego, co panią irytuje w Rybniku i jeszcze raz, za co pani to miasto po prostu lubi, czy nawet, można powiedzieć, kocha. Lubię to miasto za to, że jest pięknym miastem, tak? Tak jak powiedziałam też o podejściu ludzi, z którymi się spotykam, choćby w sklepie, pani, które gdzieś tam kupuje coś od nich, widać, w jaki one miły sposób się zwracają do nas, tak? Jeżeli chodzi o to, co mnie irytuje, zaczyna mnie irytować to, jak traktują nas kobiety, co po niektóre osoby w tym mieście i chciałabym, żeby traktowano nas poważniej. Chciałabym, żeby ta piłka kobiet w tym mieście zasłynęła, bo naprawdę ten sukces, który osiągnęłyśmy teraz, zdobyłyśmy Mistrzostwo Polski, on się nie zdarza od tak co roku każdy zdobywa. Nie, ja grając w Głogówku wiele lat grałam i ani razu nie zdobyłam tam mistrzostwa. Zdobyłam, wiadomo, wicemistrzostwo, 3. miejsce, ale nigdy w seniorskiej piłce nie zdobyłam Mistrzostwa Polski. Tutaj się to stało, więc trzeba to docenić. Trzeba dać nam też szansę, żebyśmy pokazały to, co potrafimy, a najlepiej przyjść na nasz mecz i zobaczyć. Czyli wracamy znowu do motywu dyskryminacji kobiet w sporcie. Tak, dokładnie. Pani Agato, no życzę, żeby to się zmieniło. I w Rybniku, bardzo. I w całej nadzieję, Polsce. Że się zmieni. Dokładnie, w całej Polsce, nie tylko Rybnik, cała Polska, żeby zaczęto nas traktować poważniej. Dziękuję bardzo za miłe spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Agata Sobkowicz, zawodniczka TS ROW Rybnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.